Panie i panowie, Terrańska Imba właśnie została zapuszczona do pracy tymi sześcioma pierwszymi SFO-ami, także Uzerga Imba jest oczywiście bardzo mocna, za pomocą dronów za chwileczkę będziemy widzieć ją w pełnej krasie, ja oczywiście jestem Zed i jak wiadomo Terran Imba, Zerk oczywiście jeszcze nie nauczył się grać, musi budować więcej nydusów, ale o tym za chwilę, ponieważ rozpoczynamy trzecią grę finału Zotac Cup, miesięcznego finału, jeśli chodzi o sierpień. Dwóch bardzo fajnych graczy znajduje się już na naszych ekranach, pierwszy z nich to oczywiście Tarson, który gra jako czerwony na tej mapie, troszeczkę wyblakły teren, Jupitery namierzyły obce statki, jak śpiewał Kazik w Mars Napada, tutaj niestety te Jupitery nie świecą w tym kierunku co trzeba, no i ten kolorek nie jest aż tak czerwony, jakby chciało się go tutaj mieć. Nercio, jego kolor jest bardzo minerałowy, będzie starał się kryć drony między tymi kwiatkami minerałów, niestety oczywiście Tarson jest na to za dobry, jednakże Nercio już jest tutaj na tej mapie, którą jest oczywiście Typhoon Peak, znajduje się tutaj na tej mapie z wynikiem 2-0 i szczerze powiedziawszy jest tutaj na bardzo, bardzo, bardzo bliskiej pozycji do zgarnięcia głównej nagrody, jaką jest, jeśli dobrze pamiętam, 500 euro za pierwsze miejsce. Wygląda na to, że będzie decydował się w tym momencie Nercio na 14-15 hatch, tak jak robił to w swoich innych grach, dokładnie w tych dwóch poprzednich grach. Na test bugu było to bardzo fajne, na Metalopolis można by powiedzieć troszeczkę ryzykowne, ponieważ Metalopolis nie pozwala tutaj na tak fantastyczną obronę, jak chociażby test back. Jednakże na Typhoon Peaks to przejście także nie jest aż tak fantastycznie ogromne. Oczywiście jest tutaj wejście z jednej strony, wejście z drugiej, także takie częściowe z trzeciej. I tutaj Zerk może mieć troszeczkę zabawy. Problem polega na tym dla atakującego terena, że jest tutaj rampa, która jest bardzo blisko tej haczerki. Będzie ona pozwalała na atakowanie w dół właśnie tej rampy bardzo, bardzo szybko. No i wygląda na to, że Nercio decyduje się już na swój pierwszy spawning pool. Tarson jak na razie buduje command center, morfuje, nie wiem dlaczego tu jest napisane, że to się morfuje, skoro to jest jednostka mechaniczna. W każdym razie Tarson już zbiera swój gaz, także jest kompletnie zaulowany przed swoim przeciwnikiem i pytanie brzmi, czy będzie decydował się na mniej więcej tą samą taktykę jak w dwóch poprzednich grach, to jest takie dosyć bokserowe otwarcie Marine, Blue Flame, Helion, Push i wygląda na to, że dokładnie będziemy mieli mniej więcej coś podobnego. Zauważyliście, że odlatuje tutaj swoimi barakami, za chwilę postawiony zostanie w tym momencie command center. Czy Nercio wie? Jedzie do środka, nie zauważa budy, zauważa, że nie ma tutaj żadnego budynku, ale mamy tutaj także jednego SCV, który za chwilę odkryje, co się będzie tutaj działo. Widzi już ten spawning pool i oczywiście wybudowaną ekspansję, także Nercio ma tutaj wizję, że ten budynek odleciał, więc za chwilę pewnie będziemy widzieć tutaj command center. Reaktor jest już budowany przy fabryce, więc będzie starał się wymienić te dwa budynki, jak oczywiście standardowo wygląda to u Terrana. 18 SCV kontra 18 dronów, jednakże Nercio posiada dwie haczerki, za chwilę będzie posiadał dwa queeny i ilość jednostek zbierających właśnie tych dronów, które posiadają chyba jakieś takie bardzo małe nóżki, stonogi, nie wiem za bardzo jak się utrzymują nad ziemią, za chwilę ilość tych oczywiście jednostek bardzo, ale to bardzo wzrośnie. Jeśli nie wiecie, Zerk jest rasą bardzo w ogóle bardzo kochającą, ponieważ te drony wyglądają jak takie małe serduszka, więc Zerk tutaj kocha wszystkich. Każdy, kto gra Zergiem, jest kochającym i uczuciowym człowiekiem, nie to co ci teranie, którzy po prostu są bez uczuć. W każdym razie mamy tutaj już oczywiście Tarsona, który buduje swoje dwa pierwsze heliony. Czy jest budowany Techlab? Dokładnie tak. Za chwileczkę te dwa budynki także zostaną zamienione tylko po to, żeby wymyślić ten krytyczny upgrade na niebieskie płomienie. Pierwsze dwa heliony wyskakują tutaj do przodu i zaraz zobaczymy, czy będą w stanie zadać jakieś większe obrażenia. One oczywiście poruszają się bardzo, ale to bardzo szybko i Nercio będzie miał bardzo mało czasu, żeby zamontować tutaj jako jakiś rodzaj swojej obrony. Jednakże jeden Spike Crawler jest już budowany. Mamy tutaj także Queena. Gdzie jest Queen numer 2? Jeszcze się nie poruszyła. Tutaj nie ma konektującego, nie ma połączonego creepa między tymi dwoma bazami. Wygląda na to, że Nercio zostaje w tym momencie zaatakowany. Roach Warren w tym momencie jest zbudowany. Jeden dron zniszczony. Czy będziemy mieli tutaj większe straty? Dokładnie tak, jest już tutaj drugi dron na wykończeniu. Trzeci, czy za chwileczkę będzie zniszczony? Wygląda na to, że tak. I jeszcze wyskakuje tutaj. Powinien wjechać według mnie do góry. Powinien według mnie dalej denerwować swojego przeciwnika. Jednakże Nercio zostaje pozostawiony w spokoju. 24 drony kontra 24 CV kontra 20 dronów. Jednakże właśnie w tym momencie wybudowało się 6 kolejnych i wygląda to bardzo dobrze dla Nercio. Kolejna dronka została, kolejne 3 dronki zostały zniszczone i naprawdę bardzo dobrze działa w tym momencie Tarson ze swoimi helionami. Queen stara się tutaj podejść tylko po to, żeby otrzymać troszeczkę tych obrażeń i musi tutaj uważać troszeczkę. Tarson świetnie wykorzystuje tutaj ten Roach Warren tylko po to, żeby bronić się przed tymi
tymi jednostkami, ale zostaje złapany w dwa ognie między młotem a kowadłem. Te heliony rozpadają się niczym domki z kart i pomimo dużych strat Nercio wygląda tutaj dosyć fajnie. Dronów jest tutaj już plus 7 budowanych, także mamy Infernal Pre-Igniter oraz Starport, więc szczerze powiedziawszy to otwarcie Tarsona, pomimo tego, że jest bardzo fajne, bardzo mocne i zadaje tutaj obrażenia, szczerze powiedziawszy Nercio chyba nie jest zbyt zaskoczony tym otwarciem i po drugie nie jest także zbyt słaby na to otwarcie. Wygląda jednakże na to, że także Tarson niszczy tutaj troszeczkę tych zergingów swojego przeciwnika za pomocą połączonej siły marinów oraz helionów. Przeciwko tym jednostkom one są bardzo mocne, ale Nercio posiada świetną odpowiedź w postaci Roach Warrena, który wybudowany został tutaj bardzo, ale to bardzo szybko. Czy będziemy widzieć dodatkowe queeny? Dokładnie tak. Trzecia z nich jest już budowana. Kolejna dobra odpowiedź ze strony Nercio, który będzie w stanie nie tylko blokować rampę, ale także zestrzelić jedynego medivaka, który za chwilę pojawi się zapewne na polu bitwy. Wygląda jednakże na to, że ten medivak nie zostanie wybudowany, mamy za to Wikinga. Nie, chwila, moment, ten medivak znajduje się już tutaj, więc Viking budowany jest już tutaj jako drugi. Tarson także transferuje wszystko do swojej linii minerałów, ale dwa zergingi powodują, że musi się wycofać. Zostaje zniszczony jeden SCV, więc tutaj mała wygrana dla Nercia. O, czy drugi SCV zostanie zniszczony? Wygląda na to, że nie. Tarson tymczasem cierpliwie czeka na pierwszą jednostkę powietrzną ze swojej armii, jaką jest oczywiście ten medivak. Nercio tymczasem posiada już 5 roachy. Jak wygląda haras w tej linii minerałów? Tarson stracił chyba jeden albo może dwa workery, dokładnie tak, i w tym momencie Nercio wyskakuje do przodu, powinien cofnąć się w stronę swojego Spinecrawlera, ponieważ jest to jednostka, budynek, który działa bardzo, ale to bardzo dobrze. Nercio tymczasem, chyba jego druga baza zostanie odkryta, dokładnie tak, mam wrażenie, że będzie musiał anulować tą ekspansję, zaraz to zresztą zobaczymy. Zostaje ona zostawiona w spokoju, ale chwilę, moment, dwa zerglingi wyskakują, zauważą ten drop. I czy będzie tutaj miało miejsce cofnięcie tych roachów? Wygląda na to, że dopiero teraz te roachy się cofają. I szczerze powiedziawszy, te heliony mogą zadać ogromne obrażenia i to chyba będzie miało miejsce. Zaraz zobaczymy, ile tych dronów zostaje zniszczonych. Jak na razie 3. I szczerze powiedziawszy, te straty były bardzo, ale to bardzo małe. Dobry lag tutaj Nercio mówi i wygląda na to, że Tarson... Tarson chyba za chwilę straci tego medivaka. Musi trochę uważać. Zniszczone także zostają skałki. Mariny w tym momencie powinny atakować te skałki swoimi działkami, o dokładnie, karabinami chciałem powiedzieć. Jak to wygląda u Tarsona? Dodatkowe baraki zostały wybudowane, posiadają one techlaba, więc będziemy widzieć także troszeczkę maruderów wybudowanych. Dwa kolejne zestawy baraków także są tutaj wybudowane, heliony znajdują się także w linii minerałów Nercia, który traci kolejne drony i szczerze powiedziawszy troszeczkę zostało tutaj to nieogarnięte. Jeden helion zostaje zniszczony, czy wystrzeli w tym momencie? Nie. I szkoda, ponieważ tutaj troszeczkę tych dronów znajdowało się w linii minerałów. Także atakowana jest ta trzecia baza, ale spójrzmy, ta haczerka posiada jedynie 680 życia. Te dwa roachy zostały zniszczone i zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie zadać tutaj jakiekolwiek obrażenia. To według mnie powinien robić Tarson, zaatakować tą bazę i dopiero wtedy dropować swojego przeciwnika w mainie. Zadałoby to o wiele większe obrażenia. Tarson oczywiście straci wszystkie te jednostki, ale nie zanim nie zniszczy bardzo dużej ilości dronów oraz bardzo osłabi tej wylęgarni. Jak wygląda tutaj 44 SCV kontra jedynie 29 dronów i Tarson działa tutaj naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o harasowanie swojego przeciwnika i wygląda na to, że Nercio jak na razie oprócz dronowania także buduje kolejne roachy. Czyli Reconstitution jest już prawie skończony i mamy tutaj 16 roachów, roachy 92 limitu kontra 86. Są tutaj także dwa heliony, które będą starały się atakować tą ekspansję, ale mamy tutaj także roachy i czy te roachy będą w stanie obronić jedynie 3 drony i szczerze powiedziawszy tych dronów nie jest tutaj zbyt dużo. Jeden z nich pada bardzo, ale to bardzo szybko. I mamy także atak ze strony Nercio w linię minerałów Tarsona. Straty są oczywiście duże, ale także mamy tutaj Tarsona, który wyskakuje ze Steamem. I szczerze powiedziawszy, ten wybieg tutaj chyba troszeczkę za bardzo do przodu, ale według mnie będzie w stanie utrzymać. Nercio cofa się swoimi roachami. To jest według mnie ogromny błąd, przecież i tak nie będzie w stanie się wycofać i traci tutaj ogromne ilości tych jednostek. W zasadzie bez walki. Tarson bardzo dobrze działa tutaj w tym momencie. Concussive został skończony dopiero teraz, więc dopiero po tym ataku byłby w stanie zwalniać jednostki przeciwnika. Tymczasem Nercio posiada naprawdę ogromne ilości dronów, 50 kontra 42, odbudował się tutaj bardzo dobrze, ale mamy także jednego SCV oraz jednego Wikinga, które rozpoczną polowanie na Overlordy. Jak wygląda
jak wygląda kontrola mapy ze strony Nercią. Posiada Xel'Naga, on posiada tutaj jednego Zerglinga, nie widać tutaj żadnych overlordów oprócz tego, który znajduje się tutaj oraz tego na samym dole. Tymczasem Tarson, jego kontrola mapy, no także nie jest jakaś fantastyczna, jednakże widzimy tutaj dwa dropy, które zmierzają w stronę tej trzeciej bazy oraz Wikinga, który będzie starał się polować. O, nie, chwila, moment, wyląduje tutaj i zniszczy jednego lub dwa drony. Bardzo fajnie to tutaj wygląda ze strony Tarsona, który po pierwsze chyba wykona w tym momencie demolkę tego Queena. Zaraz to zobaczymy, czy będzie to Queen, czy będzie to ta druga, czy będzie to Viking. Tarson także dropuje swojego przeciwnika w tej trzeciej bazie i Queen został zniszczony. Mamy tutaj także dwa Heliony. Czy te Heliony będą w stanie zadać jakiekolwiek obrażenia? Viking posiada jedynie 13 życia i spójrzcie, jak ogromne obrażenia zostały w tym momencie zadane. Zniszczony Queen, także troszeczkę tych dronów oraz problemy z wydobyciem. Tarson tymczasem dropuje w menu. Naprawdę te dropy zadają dosyć duże obrażenia. Mamy 49 dronów. Nerciu jest także zablokowany supply'owo. Świetnie, świetnie Tarson tutaj działa na dwa fronty, niszcząc swojego przeciwnika na lądzie i w powietrzu, zadając tutaj naprawdę duże obrażenia. Tarson tymczasem wychodzi na prowadzenie i spójrzmy, jak ogromna... Wow, tutaj ten Kakaru chyba został zablokowany przez, przepraszam bardzo, Karak. Kakaru oczywiście jednostka neutralna z pierwszej części. Mamy tutaj tego Wikinga cały czas demoluje kolejne overlordy. Nie ma tutaj żadnej jednostki, która byłaby w stanie cokolwiek obronić. Nie ma tutaj żadnej jednostki, która byłaby w stanie obronić przed tym pushem, przed tym Wikingiem, przepraszam bardzo. I ma miejsce także bardzo mocny push i także drop w linii minerałów w naturalu. Szczerze powiedziawszy, wygląda to naprawdę fantastycznie dla Terana, który pushuje swojego przeciwnika z ogromną przewagą. Mamy tutaj jedyny spinecrawler, który w tym momencie pada. Zestimowane jednostki wyskakują do przodu, decydując się na zablokowanie. Świetne półkole ze strony Tarsona, który łapie Nercia w bardzo złej pozycji. Nercio nie jest w stanie swoimi roachami wyskoczyć tutaj do przodu. Cofa się do maina, tracąc ogromną ilość tych roach. I szczerze powiedziawszy, to chyba będzie GG. Nercio traci swojego naturala. Ogromne obrażenia zostały zadane w jego mainie. Za chwilę straci infestation pit. Nie ma już tutaj także spawning pool. Natural zostaje zniszczony i Nercio, pomimo tego, że rzuca jednego drugiego Fangala, jest zmuszony poddać partię i Tarson wygrywa grę numer 3. Miał także miejsce drop do tej trzeciej bazy. Jeden Helion zadawał tutaj ogromne obrażenia razem ze swoimi kumplami w zbrojach mniejszych lub większych. Świetne rozegranie ze strony Tarsona, który według mnie pokazał w tym momencie, jak gra właśnie Tarson. Jego imba dropy Tarsona to jest po prostu coś niesamowitego i w tym momencie można powiedzieć, że przez większą część czasu gry był tutaj pod absolutną kontrolą i zagrał naprawdę na miarę swoich możliwości. 2-1 dla Nercio, jednakże nie skreślajmy tutaj Tarsona, ponieważ ten fantastyczny gracz może nam tutaj bardzo dużo pokazać w grze numer 4.